No, jeżeli weekend ma dotyczyć również i bezpieczeństwa, nie tylko sportu, to myślę, że jest to dobre miejsce na urządzenie, które uzmysławia, po co nam w ogóle pasy bezpieczeństwa, po co my je zapinamy. Tutaj zazwyczaj mamy dwa symulatory. Jeden to jest symulator uderzeniowy z prędkością około 7 km na godzinę. Fotel uderza tak jakby w betonową ścianę i wtedy dochodzi do dosyć dużych przeciążeń i człowiek jest mocno szarpnięty, przytrzymany przez pasy. A drugim z symulatorów jest symulator dachowania, który pokazuje, że w momencie dachowania, wtedy kiedy samochód przewraca się na dach, czy roluje, kilkakrotnie się przewraca, nie dzieje się nic złego, o ile mamy te pasy zapięte. Oczywiście nie dopuszczamy do sytuacji w symulatorze, żeby ktoś bez pasów spróbował, bo zrobi sobie krzywdę, będzie go bolało, a więc mało fajnie. Zawsze wszyscy w pasach, tak jak to powinniśmy robić na co dzień w samochodach. To naturalne takie dachowanie jest o wiele brutalniejsze, o wiele szybsze, o wiele więcej się dzieje. To jest tylko i wyłącznie symulator, ale może dzięki temu, że symulator, osoby siedzące w środku są w stanie więcej zauważyć z tego, co się dzieje podczas takiego właśnie dachowania, podczas przewrotu auta, przechyłu auta. Obserwują, że najpierw zaczyna lecieć na jedną stronę, potem zaczynamy ważyć coraz więcej, potem krew nam napływa do głowy wtedy, kiedy wisimy tą głową. Jednocześnie zaczynamy się zastanawiać, a jeżeli tak zostanie, to co zrobić dalej, jak się wypiąć z tych pasów, może trzeba będzie użyć noża do pasów. No tych pytań w trakcie tego powolnego dachowania jest bardzo dużo i każdy, myślę, lepiej będzie pamiętał o tym, żeby zapiąć te pasy, nawet jadąc do kiosku na rogu, czy po bułeczki. Może się zakręcić, bo to moje drugie dachowanie, to drugie takie symulowane. Pierwsze było na poważnie. Gdyby nie dobrze zapięte pasy, nie ma szans na wyjście. Główna część to była oczywiście atrakcje związane z turniejami sportowymi, bo była to sportowa sobota, jakby nie było. A poza tym również pod hasłem Bezpieczny Festyn współorganizatorami jakby też była Komenda Policji, Straż Pożarna, WOPR i oni organizowali różnego rodzaju również występy i pokazy bardzo atrakcyjne. No i na tym właściwie się skupialiśmy. Widzieliśmy, że w organizację włączyła się Straż Pożarna, policjanci, Służba Więzienna. Czy ciężko było ich nakłonić do współpracy? Nie, absolutnie. To byli ludzie tak otwarci od razu właściwie, jak tylko wyszliśmy z propozycją, to przystali, bardzo chętnie się zgodzili i nie było żadnego problemu, żeby nakłonić ich do współpracy. Spodziewałyśmy się więcej jakby, spodziewaliśmy my uczestniczy, członkowie fundacji, spodziewaliśmy się większej frekwencji, aczkolwiek myślę, że taka rotacja ludzi była przez cały czas, więc nie narzekajmy, dopisała nam pogoda i mam nadzieję, że wyniki będą pomyślne. W niedzielę od godziny 10 zapraszamy na Plac Paderewskiego na Plitar i tam właściwie sprzedajemy wszystko, czego chcemy się wyzbyć z domu, tak oczywiście w cudzysłowie wielkim, a wszystkie fundusze pozyskane z tego przeznaczamy na ludzi potrzebujących, tak? Na osoby, które tego będą potrzebowały. Ha ha ha!
to nie on, Peggy?